Hejka, moi słuchacze, witam was w kolejnym odcinku Minecrafta na modach na moim kanale. Dzisiaj budujemy sobie domek, jak widzicie, tam już w tle troszeczkę domku zacząłem budować, ale zostawiłem to, żeby budować na odcinku, a nie poza odcinkiem, bo jednak od tego jest ta seria, żeby tutaj budować, a nie sobie poza odcinkiem grać. No i dobra, znalazłem tutaj taką wielką wyspę, którą wam teraz pokażę. Jesteśmy w tym miejscu. Nasza wyspa była tutaj, wcześniej była taka malutka, to jest bardzo duża, jeszcze cała nieodkryta, bo jeszcze tutaj są tereny pewnie do odkrycia, więc kiedyś na pewno je odkryjemy. Tutaj troszeczkę oczyściłem z trawy teren, zebrałem itemki z poprzedniego tam magazynu i tamtej bazy. No i ten domek będzie tak budowany troszeczkę bez projektu, bo nie mam pomysłu jak go zbudować. Więc przepraszam, jeśli on będzie troszeczkę tak słabo wizualnie wyglądał, ale niestety nie miałem pomysłu, jak go mogę zbudować i po prostu lecę na spontanie, żeby go zbudować. I dobra, teraz tak, tutaj sobie wytrieby. No i tu będą takie jakby, to będzie takie wejście. Wiem, że ten domek może się prezentować niezbyt ładnie troszeczkę. W sumie jakby na przykład zrobić tutaj jeszcze jedną szybę, to może by było i lepiej. Jak coś, to po prostu kiedyś go tam przebudujemy sobie. Na razie on będzie taki standardowy. Jakoś niezbyt umiem, nie jestem zbytnio wybitnym budowniczym w Minecraft, więc przepraszam, jeśli domek może być słabiutki. Kiedyś po prostu go sobie przebudujemy, ale będzie on bardzo duży z tego, co widzę. I chyba troszeczkę źle zbudowałem. Tak, troszeczkę źle zbudowałem, bo tu powinien być mur. Zaraz go sobie ścinamy. Ogólnie dziękuję za tak wielką aktywność pod serią Minecraftem na modach. Bardzo lubicie tą serię. Cieszę się bardzo, że chcecie kolejnych odcinków i lubicie takie survivale, gdzie ja tutaj sobie buduję i możecie sobie poglądać. Dobra, to teraz może zrobimy sobie tak, że tutaj damy tu. Tam dalej już nie mogę wyżej. Może zróbmy to inaczej. Nie tak. Teraz pomyślcie, jak to można zrobić. Bo tu jest wejście, tak. Tu będzie wejście. Zrobimy sobie workbencha i zaczniemy sobie robić jakieś małe detale. Czyli zrobimy sobie dwie pary drzwi. Ogólnie buduję z normalnego drewna, bo postanowiłem, że akacji raczej nie będę na razie używał. Ewentualnie, jak będę to chciał, to coś tutaj. Może zaraz zobaczymy, jakby wyglądało tutaj z akacji, żeby dodać takie coś. Może takie coś będzie fajnie dodawało detali do domku. Nie, może tutaj to będzie źle za dużo. Ale na przykład, żeby tak zrobić, czekajcie. Zrobić to tak. Tak, nie, zepsuło się. Chodź tu, ty, niedobry ty. Cyk i cyk. Dobra, o, i takie coś mi się już podoba. To już jest pierwszy detal, który będzie w naszym domku. Ładnie to już się prezentuje. Już coś tutaj mamy jednak w naszym domku. Nie są już taki puściutki. Już się wydaje coś lepiej, że już wygląda. Na przykład jeszcze sobie zasadzimy jakieś tutaj kwiatki. To może tutaj w ogóle doda to jeszcze takiego trochę wizualności. To na pewno. I teraz trzeba by było sobie zrobić piecyk. Zebrać sobie troszeczkę tego piasku i przepalić go. Ja sobie ten piasek zabiorę troszeczkę dalej, żeby on tutaj koło domku go nie zabierać, bo troszeczkę słabo by to wyglądało, jakbym go zabrał z tak daleka. Myślę, że zrobimy na razie sobie standardowe szyby. Wezmę sobie jeszcze dwa tego, żeby zrobić tego więcej. Dobra. Nawet nie będzie widać, że tutaj coś zebrałem. Przepalamy teraz sobie drewnem piasek, zaraz będziemy mieli go dużo, tylko za dużo go wziąłem. 16, dobra. I teraz tak, lecimy sobie dalej z budowaniem. To jest tylko pytanie, jak to odwzorować? Czy po prostu odwzorować to tak samo, czy po prostu może zróbmy to tak, że to odwzorujemy na razie. I tutaj zrobimy sobie tak. Cyk, cyk, cyk. Tutaj puścimy sobie w tą stronę domek. Cyk, cyk, cyk. Tutaj w tą stronę będzie domek. Będzie to troszeczkę większy domek. Z tego co widzę. Trzeba będzie chyba tą górę trochę skopać. Albo zrobimy to jak się uda, tak.
Tak. I w sumie można by było to. Bo to będzie brzydko wyglądało, jak ta góra by się tutaj połączyła. A nie chciałbym tego też skopywać. Ale no jednak muszę to skopać. O, mamy jakąś nową rudę. Ciekawe, co to jest, zaraz wykopiemy. Co to jest? Rain for Seed Iron. Przepraszam, nie umiem tego czytać. Trudna wymowa. Niestety nie umiem tego przeczytać. Ten gravel sobie tutaj poleciał. O, tutaj mamy tego steela, ale tego nie zbieramy. Jest wcale nam niepotrzebne. No i weźmiemy sobie jeszcze gravelka. Postawimy go tu. Jeszcze jeden gravel potrzebny. No nie, flint mi wyleciał. Dobra, zbieramy. Proszę, tylko nie tym razem. Dobra, nie ma flinta. Spoczko. Skopiemy tą górę. Mamy już prawie 6 minut odcinka. Ale mam nadzieję, że tutaj odcinki wam takie długie bardzo się podobają, bo wiem, że chcecie długie odcinki i lubicie długie odcinki, więc będą odcinki bardzo długie z Minecrafta na modach. Bo to jest taka jedyna seria, gdzie są odcinki po pół godziny, nawet i dłużej. Może jak już będzie tam minie czas jakiś, to będziemy robili live'y z Minecrafta na modach. Minecrafta na modach będzie na przykład godzina gry. I będzie kolejny odcinek na kanale, na przykład z Minecrafta na modach przez ten live. I to tak będziemy sobie urozmaicać, ale to jeszcze na razie nie. Bo tak mówiłem, że może po piątym, po szóstym odcinku dopiero będą live'y. To wtedy na live'ach na przykład byśmy razem mogli tutaj zwiedzać i w ogóle takie rzeczy, tylko pamiętajcie, że trzeba by było wtedy powtórki oglądać. Albo przynajmniej w połowie coś zobaczyć, żeby nie być na po prostu na minusie z oglądaniem, bo stracicie bardzo wiele i nie będziecie wiedzieli na przykład, co robiłem, skąd mam te itemy. I na przykład to będzie bardzo słabiutko, bo ktoś powie na przykład, że mogłem sobie to scheatować i nie będzie to naprawdę miłe. Więc nie chciałbym, żeby taka sytuacja się pojawiła. Dobra, ten domek będzie troszeczkę ogromny z tego, co widzę, ale trzeba chyba, bo to już tutaj leci, tak? To nie trzeba nic robić. Cyk, 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 cyk. Tylko raczej chyba nie będę robić aż tyle szyb w domu. Oj, tutaj źle zrobiłem. Źle zrobiłem. Nie będziemy robili aż tak wiele szyb w domu. Bo to będzie za dużo. Tak myślę, żeby tutaj wypełnić sobie rogi. Bo to będzie za wiele. Tutaj wypełnimy sobie róg kolejny. Dobra. Bo wypełniamy sobie takie niedoskonałości. I w sumie jakby to dać może. Nie, z drugiej strony to nie będzie pasowało. Tutaj sobie damy tak, tak. Weźmiemy sobie drewno, kobel, cyk, 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 cyk. Na razie zrobimy sobie to tak, potem to pouzupełniamy, będzie tak łatwiej. Domek będzie jeszcze na pewno w trakcie budowy, nie wiem, czy go skończę tak raptem w jeden odcinek, bo to jest bardzo długi, duży domek, więc na pewno będę go długo budować. Z tego obstawiam się, że jeszcze będzie budowanie go kiedyś na live'ie na przykład, bo tak na odcinku myślę, że nie ma sensu go, chyba że dopracujemy go w jakiś sposób. Jak będziecie mieli pomysły, na przykład go dopracujemy i tak będzie najlepiej. Dobra, cyk, 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 cyk. Będziemy robili tak, żeby to było jak najlepiej. I było tam, że to zabudowałem, tak? To zabudować. No i to na pewno będzie się lepiej prezentowało, jak to będzie zabudowane. Teraz tak, trzeba oświetlić domek. Bo zaraz mi się z rzędu spawniły mopki i będzie słabiutko, więc trzeba tutaj. Kurczę, nie mam szyb, to jest troszeczkę też tak słabo, bo moby mi mogą wchodzić do domku. Nie przemyślałem tego od razu na początku. Gorzej będzie, jak mi zabraknie jakichś surowców, to też tak trochę nie za fajne. Bo jednak starałem się tych surowców jak najwięcej zebrać ze starej bazy. Ale jednak chyba mi się nie udało zebrać aż tak ze sobą wiele. Dobra.
Zjemy sobie i jeszcze weźmiemy sobie z backpacka jedzenie. Dobrze, że mam tego więcej, jak po drodze zbierałem. No i okej. Domek jak domek na razie się prezentuje tak. Jest on może nie za ładny, ale na pewno będzie ładniej wyglądał, jak już go skończymy. Dobra, robimy sobie jeszcze tutaj. Do uzupełnienia to będzie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj damy to sobie zakryjemy. Tutaj sobie można by było to zakryć. No i na razie jest chyba ok, mi się podoba. Tutaj będzie na przykład takie miejsce, gdzie tutaj będzie łóżko czy coś. Albo tutaj zrobię sobie na przykład, bo to chyba będzie jednopiętrowy domek z tego co myślę. Nie będę raczej budować drugiego piętra. Może jak się uda, to zrobimy. Dobra, teraz szybko weźmiemy do piecyka. Szybko skraftujemy sobie jak najwięcej szyb. Dobra, mamy szyby. Szybko spróbujemy jak najwięcej szybek postawić, żeby zakryć tutaj nasz domek. I żadne mobki nam się przynajmniej nie dostały z większości stron. Tak zawsze będzie raźniej i bezpieczniej. Bo szkoda by było stracić taki fajny domek, który już jest zbudowany bardzo sporo. Będzie brakowało mi tutaj lekko troszeczkę szybek. Tam. Teraz myślę, co by teraz zbudować, ale chyba myślę, że trzeba będzie budować już platformę tutaj na górze. Żeby ją po prostu zacząć budować, to weźmiemy sobie to. Podbudujemy się do góry. I myślę, że to będzie akurat na tej wysokości można zacząć budować już sobie. Czy może nie budować platformy? Na razie może nie będziemy budowali platformy. Na razie zbudujmy sobie dach. Na razie zbudujmy sobie dach. I nie próbujmy budować platformy. Zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie jakieś tutaj takie wejście prowizoryczne. I zaczniemy budować po prostu dach. Tutaj mamy takie coś. To na przykład, żeby zacząć ten dach budować w taki sposób, na przykład z półpłytek. Jakby to się prezentowało, dach z półpłytek. Czy może jednak półpłytki to nie byłoby dobre rozwiązanie? Zaraz zobaczymy, jak to by wyglądało. Ewentualnie półpłytki dać tu. Dać półpłytki w taki sposób. I na przykład dalej sobie robić to już z. Byłoby to fajne. Troszeczkę to się słabo prezentuje. Trzeba by było zrobić bardziej, myślę, że jednak ze schodków niż z tych półpłytek, bo jednak te półpłytki to takie to sobie trochę one są. Coś bardziej kreatywnego, półpłytki to. Mogę te półpłytki użyć na podłogę jedynie, o. To będzie najlepszy sposób i rozwiązanie na to. Cyk, cyk, skopujemy sobie to. Jejku, jejku. Problemy, jak się nie umie budować i nie ma się wyobraźni. To jest troszeczkę ciężko, ale no, nie każdy musi potrafić budować. Też mogę tutaj wam powiedzieć, że no nie każdy jest tutaj dobry w te budowanie. O, i na przykład zrobimy sobie tak. Teraz tylko trzeba będzie to jakoś uzupełniać tutaj. Będzie to troszeczkę pracy, żeby to zrobić. Tak myślę, że można by było tutaj dawać takie półpłytki i będzie łatwiej. Nie będzie łatwiej. To będzie trudniejsze niż mi się zdawało. Ale teraz tak jakby. To jest tak jakby trudno powiedzieć, czy to ładnie wygląda, bo to niezbyt ładnie wygląda, więc trzeba to poprawić. Z góry może to inaczej się prezentuje, ale z dołu nie jest to za ładne. Więc trzeba to skopać i usunąć to. I zaraz to pomyśleć, jak to można dopracować. Bo niby tutaj jest, widzicie, ładnie, tak? Ale co dalej? Bo tu jest ładnie, ale na górze nie jest ładnie, więc tak jakby
Można by było podnieść jedną warstwę do góry, ze samego drewna podnieść, albo może podnieść tą warstwę z kobla i dopiero na tej warstwie kłaść dach. O, i to będzie najlepszy sposób, żeby to położyć koblem i wtedy kłaść ten dach. Tutaj musimy skopać te drewno, bo one będzie przeszkadzało nam w budowie i tak. Tego chcę czy nie, to i tak drewnianko muszę cię ściąć, bo będziesz mi przeszkadzało w budowie. Dobra, cyk, cyk, cyk. A mi zabraknie kobla chyba. Zabraknie mi kobla. Jejku, słabo, słabo. Kobla nie mam. Co ja zrobię? Tyle kobla tylko ze sobą z bazy wziąłem. A nie, jednak mam, dobra. Myślałem, że nie mam tyle kobla. Jednak wziąłem sobie zapas lepszy. Jeszcze muszę zrobić tego big backpacka, który na pewno da mi dużo, dużo wiele. I teraz tak. Gdy już mamy to, jakby to można było zbudować. Już mamy to, to by było na przykład. Można to budować w ten sposób, aby tu położyć półpłytki niżej. Położymy półpłytki i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pyk, pyk, pyk. Zaraz zobaczymy, jak to by wyglądało. Zejdziemy na dół z daleka. Tylko zrobimy sobie jeszcze wyższą jedną warstwę, żeby to jednak wyglądało jakoś wyglądało. Cyk, cyk. Może to jakoś już będzie się ładniej prezentowało niż powinno. Dobra. I teraz schodzimy na dół. No, okej, już coś jednak lepiej to wygląda, więc trzeba będzie to zbudować bardziej. To lecimy z budowaniem, bo to wiadomo, im będzie wyższe, tym będzie to ładniej wyglądało i się prezentowało. Więc na razie, no, może to nie jest okej, ale naprawdę uwierzcie, że potem z czasem, jak będziemy to ulepszali, to będzie bardzo, bardzo ładnie wyglądać. A jeszcze jak zrobimy to wyżej, to na pewno będzie bardzo ładnie się prezentowało. Dobra, pyk. Gorzej, jak mi zabraknie drewna akacjowego, to trzeba będzie ścinać. Już bym mógł się dzień zrobić. Ja nie mam łóżka ze sobą. Nie mam ze sobą łóżka ani nic, bo tak trochę w nocy to tak troszeczkę słabo się buduje, jak widzę. To wiecie co? Może zróbmy tak. Ja zrobię cięcie. Widzimy się w dzień, bo w nocy troszeczkę słabo widzicie i gorzej się ogląda, jak to buduje, więc widzimy się po krótkim cięciu za chwilkę. Dobra, a więc jestem już po krótkim cięciu. Dla was to była chwilka, dla mnie to troszeczkę było czasu. Po prostu zostawiłem sobie Minecrafta i poszłem przeglądać TikToka, tak było najlepiej. Nie chciałem się tego budować bez was, dlatego zostawiłem po prostu grę i poszłem przeglądać TikToka. Wróciłem i patrzę, że jest dzień, więc fajnie, fajnie. Cyk, cyk, budujemy dalej. Tylko można by było już pomału trochę dorobić sobie budulca. Mam jeszcze sporo, to można sobie tak z tego zrobić tego. Może nawet i żeby tak więcej tego było. Zrobimy sobie trochę tych półpłytek. Cyk, 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 cyk. Dobra, półpłytki są. Może i mało tych. Zrobimy sobie jeszcze półpłytki. Zrobimy sobie trochę tych półpłytek więcej. Mamy stacka półpłytek. Robimy sobie jeszcze trochę schodków, żeby po prostu nie chodzić cały czas. Dobra, budujemy sobie, ale to szybko. Ten głód tak szybko schodzi, że czasami on aż za szybko schodzi. Cyk i cyk, damy sobie tak. Lecimy. Cyk, 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 cyk. Dobra, ja może wam tutaj dam przyspieszone tempo lekko, żebyście nie słuchali mnie na przykład, bo ja tutaj nie wiem co mówić, mam jak to buduję. Więc ja wam tutaj dam przyspieszone tempo i jak zbudujemy ten domek, to już powrócę do was po tym przyspieszonym tempie. No bo nie ma co tutaj po prostu rozmawiać jak i tak, ja tylko to buduję, a nie mam w sumie tematu na odcinek, a lepiej by było to w przyspieszonym tempie zrobić.
Więc kto dotrwał do tego momentu, pisze w komentarzu cebula, wtedy odpiszę mu na komentarz jakoś ładnie i pozderki, widzimy się po timelapsiku. Dobrze, a więc domek został pomyślnie z dachem skończony, znaczy no dach został pomyślnie skończony. Troszeczkę mi zajęło, żeby to zbudować, ale udało się, no i nie to postawiłem. Domek się prezentuje bardzo ładnie, teraz tylko tak, żeby to ustawić, żeby z każdej strony to było tak samo. O, dobra, i ładnie skończyłem. Dla mnie domek się podoba, jest może, nie wiem, ktoś tam może uzna, że nie jest ok. Dla mnie się podoba, jedynie troszeczkę trzeba będzie jakieś detale wprowadzić, na przykład tutaj sobie poskopujemy, tak? Jakoś tutaj to poskopujemy. Może jak się to poskopuje, to będzie ładniej to wyglądało. No, na przykład takie coś, można by będzie to jakoś tam pododawać, ale jeszcze nie mam pomysłu, jak to porobić, więc... Będziemy go dopracowywać za każdym razem, po prostu jak będziemy już budowali. Oświetlimy sobie troszeczkę teren. Domek się bardzo ładnie prezentuje. Dla mnie się bardzo podoba, jest on troszeczkę duży, ale bardzo fajny. Tutaj troszeczkę jeszcze, a tam jeszcze nie skończyłem budować, ale tam wejście na dach jest, to w sumie one się na razie niech przyda nam. Dobra, zabieramy teraz te rzeczy do środeczka, one niech będą już teraz w środku, nie będziemy już ich trzymać na zewnątrz. Domek, jako tako domek mamy, taki podstawowy, nie jest on jakiś taki bardzo dobry. I teraz przydałoby się zrobić podłogę, ale myślę, że podłogę byśmy zrobili sobie z czegoś innego. Czy ja mam jakiś ładny blok, żeby zrobić to? Pytanie, z czego można by było zrobić tego, z jakiegoś innego drewna, ale właśnie nie mam innego drewna, bo tak z akacji to tak troszeczkę niezbyt, a nie wziąłem nic ze sobą, co można by było wziąć do zrobienia tutaj podłogi. Teraz myślę, co by teraz zrobić, ale na razie na pewno wykopiemy sobie tutaj tą i zostawimy to tak na razie. Albo po prostu uzupełnimy to zwykłym drewnem. Jakoś zrobimy sobie to w kratkę, po prostu damy sobie tak i tak, żeby to ładnie wyglądało. Zrobimy sobie dwa rodzaje drewna tutaj teraz. Jak mi starczy, to zrobimy dwa rodzaje drewna. Tylko trzeba będzie to jakoś rozkopać. Czy mam tego drewna dużo? Mam tego drewna ok, ale tego nie wiem, czy mi starczy. Na pół płytki się po prostu przerobi i powinno starczyć. Zrobimy po prostu z pół płytek to i to. Teraz robimy sobie pół płytki z tego i pół płytki z tego. I po prostu zrobimy sobie taką szachownicę z tego.
A kiedyś to po prostu jak się znudzi, to damy jakiś dywan, jak będę miał wełnę i w ogóle to zrobimy sobie taką podstawową prowizoryczną podłogę, jak się buduje. Zazwyczaj to tak się budowało, takie prowizoryczne kiedyś stare domki. W Minecrafcie tak się kiedyś tylko tak budowało. Nie było aż tak bardzo, nie było wybrzedzania tych bloków, były tylko jedno drewno, dwa rodzaje drewna. Trzeba było tylko tak budować, ewentualnie z jakiegoś kobla czy czegoś. I naprawdę nikt nie narzekał, a teraz jest tego tyle, że naprawdę trudno to zbudować. No ale nie tak. Nie tak to ma się budować. Budujemy tak. Cyk. Cyk, 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 dobra. Lecimy sobie z tym. Zbudujemy podłogę i myślę, że będzie można już zakończyć dzisiejszy nasz odcinek z Minecrafta na modach, bo naprawdę odcinek trwa już bardzo długo, chyba nawet i prawie pół godziny za nami już jest odcinka, więc bardzo, bardzo dużo. Jak na odcinek z Minecrafta na modach, to jest bardzo długo, bo poprzednie odcinki chyba nawet tyle nie trwały, ile ten, ale to wiadomo, budowa domku zawsze zajmuje najdłuższą część odcinka, gdzie mimo, że się nawet przyspiesza tempo, to i tak odcinek będzie trwał bardzo, bardzo, bardzo długo. Tak, tu. Półpłytki dajemy tu, tu. Tu, dobra. Damy sobie na razie tak, żeby to było szybciej. Tyle co wykopałem. Dobra, tak. Już mamy jakąś część. I to ładnie się prezentuje, według mnie bardzo ładnie. Więc możecie napisać, czy wam się podoba domek, tylko proszę nie hejtować, bo ja nie jestem, jak mówiłem na początku odcinka, jakimś tutaj budowniczym w Minecraft, co wybuduje wam wszystko. Kiedyś miałem bardziej lepszą wyobraźnię co do budowania, ale niestety jak przestałem grać w Minecrafta przez rok czy tam dwa, bo poszedłem sobie na inną grę, bo mi się Minecraft znudził, i zrezygnowałem, to naprawdę potem żałowałem, bo budowałem wiele, grałem i zatraciło się to we mnie wszystko, co kiedyś było. Że mogłem nawet budować mapki jakieś różne. Niby wzorowałem się na czymś, ale potrafiłem sam przerobić mapkę w swoim stylu, bo potrafiłem mieć wyobraźnię do tego, jak to ma wyglądać. A teraz po prostu straciłem to i trudno naprawdę jest teraz po takim czasie odzyskać to, co było kiedyś. Żeby znowu ładnie budować. Teraz tak, cyk, cyk. Już malutko zostało, dobudujemy tutaj chwileczkę jeszcze. Będzie trzeba szyby jeszcze uzupełnić, ale to już myślę, że na następny odcinek już te szyby będą uzupełnione. Dobra, lecimy dalej. Wiem, że w następnym odcinku będzie nowa modyfikacja do odcinka. Będzie to nowa modyfikacja, którą dodam. Autor paczki wysłał mi kolejną modyfikację do dodania, więc pomyślałem, że dobra, już w tym odcinku nie będę je dodawał, żeby mi nie utrudniła mi budowania po prostu domku, a w następnym odcinku już ją dodam i ona będzie troszeczkę utrudniała grę, bo tam będzie chyba w tej modyfikacji coś związane z. A bo dobra, nie będę mówił, będzie to niespodzianka, ale będzie na pewno to troszeczkę utrudniało grę, może nie tak bardzo, ale będzie troszeczkę utrudniało grę, więc zaczniemy już lepiej tutaj, będzie już tutaj bardziej hardkorowo. Modyfikacji mamy 30, 31 chyba, to będzie 32 modyfikacje, więc będzie już coraz bardziej rozrastało się tutaj to wszystko. No i jednak, nie no, może aż do tylu modów nie będziemy przesadzać, na przykład 50 czy coś, bo mój komputer nie wytrzyma, ale no, jakieś tam więcej modyfikacji na pewno będę wprowadzać. Może jak będę już mieć nowy komputer, to wtedy będziemy mieli naprawdę wiele, wiele tych modyfikacji, nawet i po 100. Ale na razie bez przesady, bo nie będę dał rady nagrywać, a bez shaderów to trochę tak słabo nagrywać. A jednak shadery dodają do tej serii bardzo wiele pięknego świata, którym jest właśnie Minecraft na modach, bo shadery to są mody. To jest paczka modów w sumie. Znaczy, no też są takie mody,
resource packi, no ale jednak to też daje tutaj swój urok tej serii, którego nie może zabraknąć, bo bez tych shaderów ten Minecraft by był taki, no można jednym słowem powiedzieć, taki szary, podstawowy, bo texture packi tu tam wiele nie zmieniają, a ja jednak nie gram na texture packu na tej serii, postanowiłem grać bez texture packa po prostu na czystym takim Minecrafcie, żeby tylko jedynie shadery tutaj podkreślały tą grę. No i dobra, domek jak już jest zbudowany, w sumie jeszcze nie wszystko, ale w mniej, albo może jeszcze szybko przepalimy sobie drewno. Szybko przepalimy sobie drewno, to jeszcze tu uzupełnimy, powinno starczyć, raz, dwa, trzy, osiem, 12 starczy akurat. Więc ogólnie jak jeśli pod tym filmikiem będzie 50 łapek, to postaram się jak najszybciej nagrać kolejny odcinek Minecrafta na modach, żeby już nie zwlekać, bo chciałbym poprawić troszeczkę aktywność jednak na kanale z moimi filmami. I jak będzie 50 łapek, to wrzucam od razu po jakimś czasie nowy odcinek. Może nie od razu tego samego dnia, jak wbijecie 50 łapek, ale na pewno po jakimś czasie, po tygodniu na przykład ukazałby się nowy odcinek Minecrafta na modach. Mam nadzieję, że odcinek wam się z budowania domku spodobał. Zostawcie łapkę, pamiętajcie o napisaniu w komentarzu tego, co mówiłem poprzednio. Wtedy odpiszę bardzo ładnie na komentarz. Trzymajcie się i cześć do następnego odcinka Minecrafta na modach, pa pa. A i podawajcie mi jakieś pomysły, co mógłbym zrobić w tej serii, co wybudować lub co porobić. No i tyle, pa pa.